Po raz 10 z rzędu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie odebrała nagrodę za zwycięstwo w akademickich mistrzostwach Polski w swoim typie uczelni. Stało się to podczas gali sportu akademickiego, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Leszczyńską uczelnię reprezentowali Maciej Pietrzak, rektor WWSZ, Janusz Poła, kanclerz oraz Grzegorz Kapitan, prezes AZSP WSZ. Chcę po prostu podziękować wszystkim naszym młodym sportowcom, studentom, którzy do tego sukcesu się przyczynili. No i oczywiście całemu zespołowi kierującemu naszym AZS-em, a zwłaszcza koledze Grzegorzowi Kapitanowi, bez którego by tych sukcesów nie było. Myślę, że już mogę oficjalnie zapewnić, że będziemy kontynuować naszą pracę, współpracę w miarę naszych możliwości. A sądzę, że to, co padło ze sceny, może trochę przewrotnie, może z żartem, że jest to niespodzianką, że jesteśmy pierwszą uczelnią sportową, jeśli chodzi o najlepsze wyniki, to myślę, że to nas zobowiązuje i będziemy dalej walczyć. Studenci z Leszna okazali się lepsi od sportowców z Tarnowa oraz Nysy. Klasyfikację generalną, podobnie jak rok temu, wygrała AGH Kraków, wyprzedzając Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Gdańską. Dodajmy, że gala zainaugurowała obchody stulecia AZS Warszawa, a patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Gościem wydarzenia był Tomasz Majewski, który odebrał specjalne podziękowania i owacje na stojąco. Dwukrotny mistrz olimpijski, kulomiot AZS ABF Warszawa, niedawno zakończył sportową karierę.